Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Szybciutki newsik na temat ostatnio gorący, czyli na temat rewanżu Aleksandra Usyka z Anthonym Joshuą o 3 mistrzowskie pasy kategorii. Ciężkie było w tym temacie ostatnio, wiele spekulacji, doniesień medialnych, natomiast jest już pewne, że Aleksander Usyk faktycznie opuścił Ukrainę i wkrótce rozpocznie obóz treningowy, obóz przygotowawczy przed rewanżem z Joshuą. Te informacje potwierdził w rozmowie z Przemkiem Osiakiem z Przeglądu Sportowego Aleksander Krasiuk, czyli menadżer Aleksandra Usyka, i powiedział, co następuje. Rzeczywiście przekroczyliśmy granicę Ukrainy, ale nie z Polską, lecz z Węgrami. Usyk wjechał na obóz treningowy przed pojedynkiem z Anthonym Joshuą. Tego, gdzie ten obóz się będzie odbywać, na razie jednak nie ogłoszę. Jednocześnie Eddie Hearn, czyli promotor Anthonego Joshuy i organizator rewanżowej potyczki Joshuy z Aleksandrem Usykiem, ogłosił, że ten rewanż, pojedynek rewanżowy planowany jest na koniec czerwca i w tym kontekście wymieniane są dwie możliwe daty, 18 lub 25 czerwca. Oczywiście walka ma odbyć się w Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, to powiedział Eddie Hearn w rozmowie z IFL TV. W tym tygodniu rozmawialiśmy sporo z Aleksandrem Krasiukiem i powiedzieliśmy, że musimy znać odpowiedź Usyka. Wygląda na to, że decyzja została podjęta i zobaczymy rewanż w czerwcu. Jestem niemal pewny, że to się wydarzy. Nie mogę jednak komentować sytuacji treningowej Usyka i przekazywać wiadomości, które otrzymuje od jego menadżera. Także jak sami słyszycie, wygląda na to, że jest już to pewniaczek i w czerwcu zobaczymy rewanż Aleksandra Usyka z Anthonym Joshuą. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno.